Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Jeśli miałbym użyć jakiejś metafory, żeby zobrazować dzisiejszy temat, to nazwałbym go ostrą jazdą bez trzymanki w dół. Konrad Staniczek, o którym będzie mowa, odkąd wszedł na redukcję, stracił sporo masy mięśniowej i rozmiaru. Dodatkowo ostatnimi czasy zrobił sobie przerwę od treningów, przez co z jego genialnej sylwetki zostało znacznie mniej. Oczywiście nie jest to personalny atak w jego stronę, a jedynie luźna obserwacja. Film nagrywam w ramach ciekawostki oraz po to, byś na omawianym przykładzie wyciągnął wnioski, które możesz potem wykorzystać w praktyce. Jakiś czas temu pojawił się film o Mateuszu Kaniowskim, w którym wyraziłem swoją opinię na temat tego, jak można optymalnie przeprowadzać proces utraty wagi. Mateusz nie prezentował jednak dużych ilości masy mięśniowej. Na podstawie Konrada będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądał ten proces od konkretnej masy po docięcie aż do kości. Wiadomo, że redukcja zazwyczaj wiąże się z pewnymi spadkami. Tutaj oliwy do ognia dolało zaprzestanie treningów na 3 miesiące po tym okresie. To spowodowało utratę sporej ilości wypracowanej wcześniej masy mięśniowej. Co gorsza, w tym czasie rozpłynęła się jego świetna definicja, bo przez odpoczynek od diety wróciło mu trochę tkanki tłuszczowej. Prześledźmy zatem jego przemianę, zaczynając od szczytowego momentu. Była nią końcówka masy, a najwyższy pomiar, jaki podaje, to 93 kg przy wzroście 175 cm. Owszem, nie był wtedy przesadnie docięty, ale na jego usprawiedliwienie trzeba dodać, że posiadał wtedy dużą ilość masy mięśniowej i skutecznie wypełnił swoją ramę muskulaturą. Było widać u niego niezłe obwody ramion, spore barki i kaptury. Gdzieś z tyłu przebijają się także dobrze zbudowane najszersze. Jeśli miałbym określić jego sylwetkę z tamtego okresu jednym sformułowaniem, to powiedziałbym, że wyglądał na niezłego dzika. Potem całkowicie słusznie zdecydował się przeprowadzić redukcję. Na swoim profilu zamieścił fotografię porównującą różne jej etapy. Moją uwagę przykuła jego forma przy wadze 83 kg. Uważam, że osiągnął wtedy bardzo dobry balans między rozmiarem a poziomem tkanki tłuszczowej. Zachował dobre proporcje, a jego sylwetka przypominała tą AJ-a. Zdecydował się pójść krok dalej i zgubić kolejne 8 kilo. Trzeba mu to przyznać, absolutnie się wyciął, a na jego ciele można by się uczyć anatomii naczyń krwionośnych. Waskularyzacja na brzuchu jest oznaką, że osiągnął formę jak żyleta. Jego poziom tkanki tłuszczowej oszacowałbym na około 7-8% przy wadze 75 kg. Niestety na zdjęciach przy gorszych warunkach oświetleniowych widać, że stracił dużo w obwodzie ramienia i trochę się wypłaszczył. Na jednym z TikToków powiedział, że przy takim docięciu jego obwód w bicepsie bez pompy wynosił 38 cm. Faktycznie można odnieść wrażenie, że daleko mu do poprzedniego rozmiaru. Porównując oba okresy, zdaje się, że po drodze stracił też nieco masy mięśniowej. Tutaj chciałbym się na chwilę skupić na debacie nad sensem posuwania redukcji aż tak daleko. Zakładając naturalność, na przykładzie Konrada widzimy, że rozmiar i docięcie są niestety odwrotnie proporcjonalne. Biorąc pod uwagę kwestie estetyczne, najlepszy wydaje się balans pomiędzy dużym dzikiem a wykrojonym na wiór. Możemy jednocześnie posiadać fajny kaloryfer na brzuchu i nieco tkanki tłuszczowej, która doda nam trochę obwodów i wizualnie zwiększy rozmiary. Schodząc z poziomem tkanki tłuszczowej za nisko, siłą rzeczy będziemy tracić pełność. Drugą kwestią są spadki w sile i ciągły brak energii. Przedłużona redukcja i znaczny spadek wagi może przełożyć się na gorsze wyniki. Oprócz tego długie okresy redukcji poziomu tkanki tłuszczowej przekładają się na spadek poziomu testosteronu. To skutkuje m.in. obniżoną motywacją, spadkiem libido, a przede wszystkim zmniejszeniem suchej masy ciała. Inną trudnością może okazać się utrzymanie tak niskiego tłuszczenia. Redukcja wiąże się z metabolicznymi adaptacjami i spadkiem zapotrzebowania kalorycznego. W praktyce oznacza to, że w miarę gubienia wagi musimy jeść coraz mniej, aby utrzymać deficyt czy zero kaloryczne. Chodzenie ciągle głodnym i wykonywanie dużych ilości cardio codziennie, aby utrzymać jednocyfrowy poziom tkanki tłuszczowej, jest na dłuższą metę bardzo trudne. W celu zachowania wypracowanej wcześniej muskulatury rekomendowany jest niewielki deficyt, taki wynoszący nie więcej niż 500 kalorii mniej niż nasze dzienne zapotrzebowanie.
Konrad powiedział, że w czasie redukcji zjadał ich około 2000-2300 przy dużej aktywności fizycznej. Dla trenującego mężczyzny, mającego sporo ruchu w ciągu dnia, nazwałbym taką ilość jedzenia głodówką. Odradzam rzeźbienie się w ten sposób, a głębiej w ten temat zagłębiłem się w materiale okaniowskim, do którego odsyłam. Podał też swoje przykładowe posiłki. Wśród nich znalazła się jajecznica z bułką, twaróg z cukrem, płatki kukurydziane z szejkiem białkowym, a nawet chleb z kotletem. Nie jest to najczystsza dieta i nie znamy wielkości porcji. Wydaje się jednak, że stawiał nacisk na odpowiednią podaż białka, co jest szczególnie istotne, aby zminimalizować straty masy mięśniowej. Wiele osób na redukcji zapomina o odpowiedniej podaży mikroskładników, które w tym okresie są szczególnie ważne. Mniejsza ilość kalorii oznacza, że mamy mniej miejsca, aby je upchnąć w nasz jadłospis. Pochłaniając samego kurczaka z ryżem i zapijając szejkami białkowymi, nie dostarczymy ich w wystarczających ilościach. Nie powinniśmy rezygnować z warzyw na rzecz, w cudzysłowie, jałowego jedzenia. Niektórzy mocno ograniczają ilość tłuszczy z racji ich wysokiej kaloryczności. Trzeba jednak pamiętać, że są one kluczowe dla właściwego poziomu witamin i utrzymania prawidłowej gospodarki hormonalnej. Z tych powodów warto dbać o ich odpowiednią podaż także na redukcji. Jak się okazało, w przypadku Konrada tak skrajnie niski poziom tkanki tłuszczowej był nie do utrzymania. Odpuścił sobie trzymanie takiej formy i w dość krótkim czasie odzyskał sporą ilość tkanki tłuszczowej, a 3-miesięczna przerwa od treningów spowodowała utratę rozmiarów. Przez to na jego brzuchu niewiele zostało z wcześniejszej definicji. Kiedy pisze ten scenariusz, na swoim profilu ogłosił powrót do formy. Na szczęście przez zjawisko pamięci mięśniowej powinien szybko odzyskać dużą część suchej masy. Dla mnie ta przerwa jest nieco niezrozumiała. Mógł przecież w optymalny sposób znów zacząć masować i wrócić do zdrowszej sylwetki. Podejrzewam, że była to poniekąd odpowiedź jego organizmu na tak długą i skrajną restrykcję kaloryczną i chęć dożywienia się. Takie podejście nie wydaje się korzystne, bo teraz w pewnym sensie musi zaczynać od nowa. Bardziej racjonalne jest trzymanie zdrowej formy przez cały rok niż katowanie się dietą, aby przez chwilę dobrze wyglądać, a potem większość lub wszystko z tego stracić. Spadek rozmiaru mięśni w wyniku zaprzestania treningu jest spowodowany m.in. zmniejszeniem ilości glikogenu. Już 4 tygodnie braku wysiłku fizycznego powodują jego dramatyczny spadek. Na pocieszenie dodam, że po powrocie do aktywności przy odpowiedniej podaży węglowodanów mięśnie szybko mogą się nim z powrotem nabić, a za tym pójdzie powrót rozmiarów. Nie powinno zatem dziwić, jeśli sylwetka Konrada bardzo szybko eksploduje. Zdecydowanie jest tu taki potencjał, jeśli odpowiednio się do tego przyłoży. Jakiś czas temu na kanale pojawił się film, w którym przedstawiłem sylwetkę wiejskiego koksa po 1,5-miesięcznej przerwie. Jego forma niewiele się zmieniła. W przypadku bohatera tego odcinka mamy natomiast do czynienia z istną katastrofą. Myślę, że te różnice wynikają m.in. z utrzymywanego poziomu tkanki tłuszczowej. Wiejski ciągle prezentuje zdrowy poziom otłuszczenia, który jest możliwy do posiadania przez cały rok nawet bez liczenia kalorii. Za to sylwetka Konrada w szczycie jego redukcji wymagała ciągłej, restrykcyjnej diety, aby ją zachować. Choć nie spotkałem się na jego mediach społecznościowych z narzekaniem, to tak skrajne docinanie powoduje ciągłe zmęczenie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Mówił o tym na przykład Chris Bumstead w szczycie przygotowań do Mr. Olympia. Wiadomo, że to zupełnie inna kategoria, natomiast wydaje mi się, że u Konrada trzymanie takiej formy przez dłuższy czas było po prostu nie do udźwignięcia. Wiele wskazuje na to, że w czasie ostatniej przerwy był wręcz daleki od zdrowych nawyków żywieniowych, bo na swoim profilu określił je jako obżarstwo. Tak czy inaczej, z wielką przyjemnością będę śledził jego powrót do pełnej formy. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.